Cześć, witajcie z tej strony The Endro Game Center. Dzień dobry. Kampap. Cześć. I Kuba. Siema. I dzisiaj jedziemy orać nad ranem. Ten ter tutaj prowadzi konwój cały. A powiem ci, że ja nie muszę światła zapalać, tak od ciebie wali. Ale co ty chcesz? No ładne mam światła. A czekaj, czemu takie małe obciążniki mam? O, elegancko. O, to już tutaj. No w lewo, w lewo. To musi się rozłożyć i obrócić pług. Na dobrą stronę. Czekaj. Ło! Po czym jest obracanie? B. Okej. Okay. Jedź kampa. Tylko co, zaczynam troszeczkę dalej, nie od razu. Co wy tam stoicie? No kampa w niech wyjechać szybciej. No, pewnie ja na jedynce jedzie. Jakiś zły. Nie ja, bo gdzieś mam. Na jedynce jedzie pewnie. Ej, dobra, wyłącz te światło, robię tak. Czekaj. No, ja się wyłączało pod czym? Pod klawiaturą. Wszystkie? Jeszcze to. No, no dobra, na tych jadach. Zwykłych. Ja muszę na tym wyświetlić. Trochę zacząłem być źle z tym pługiem. Ale on się długo strasznie prostuje, nie? Wyłóż. A no. 15 na godzinę jadę. Ile ty jedziesz? Ja też 15. 20. Ile? W lagach 20. 20 nie jedziesz. Dobra, 15, nie wiem, jadę 15 spokojnie. 15, no albo 14. Wiesz co, 14 z kawałkiem, bo zauważ, że ja cię troszeczkę doganiam. Chyba, że to przez lagi. Ale weź to sobie na lagach to tego. Powinienem szybciej jechać właśnie. Nie wiem. Wyobraź sobie jakby w ralu taki mi orać, nie? Jakie to jest zawracanie po tym. A poprzeczniak sobie rób potem. No poprzeczniak rób się w samym końcu, ze 2, ze 3 nawet możesz zrobić, nie? No tak, ale no. Nie wjedziesz w pole dobrze, a już musisz opuszczać. Bo inaczej ja nie no, zdołam dlatego już... tego. Dlatego w ralu od razu nie orasz przy samej wiesz krawędzi, nie? Tylko odjeżdżasz doszły w pole tam, nie wiem, z 10 metrów, nie? No ale chodzi mi, dobrze, że tak odjeżdżasz, gdzieś zostają takie poważne, te omijaki, że tak byłem na porządku, tak? No to potem właśnie się poprzeczniaka robię. A jak poprzeczniak zrobisz tym samym pługiem? To z boku będziesz miał takie duże omijaki. To no, dlatego to się tego. Pierwsze kilka rzędków dojeżdża do samego końca tymi pługami. No to się zrobi, wiesz, kultywatorem reszty czy co, nie? A też na dużych gospodarstwach, wiesz, zawsze ktoś ma, nie wiem, z 1000 hektarów, to on zbytnio nie ora pługami. A ja rok włączę tym niż no. To, bo ja ci przód oświetlam. Nie. Ty mi tył oświetlasz też. No widzisz? Przodu nie, tylko tył. A no widzisz, co jedzie przed tobą. A w ogóle by się tu można gdzieś wyjaśnić. Ej, bo to poprzeczniak tak, a to nie robimy. No nie, bo zaraz tu znowu napiszę, że się nie ora naokoło. Jak będę kiedyś tak orałem. To było chyba jeszcze na sezonie 13, jak się nie mylę. Co ty robisz? Byś poniósł te pługi do końca, dojechał. A co, ale nie dojechałem do końca. Uhuhu. No ale patrz, możesz jechać i podnosisz, nie? Podnosisz tak to... Czemu tak się długo pod... A czekaj, dobra. Nie miałem pługów zaznaczonych. Ale najpierw ci idzie przód, a potem tył zauważ. No bo może najpierw tam ścięgnę, a potem tam już dopiero na koniec hydraulika ci sięga. No i pług byłby chyba złamany, tak. Byłby złamany w tym miejscu. To co ja zrobiłem. Oh no. Dan, Trunk, what are you doing? Ja jadę. Seriously? No. Choć potem poprzeczniaka trzeba zrobić, ale dopiero potem się zrobi. O, coś zlagowało. Ktoś jakieś światło odpalał. Nie, ja mam światło, no jak cofam, nie? To mi taki jakby wsteczne. Nie jechaj, tamte. A, podjechał któryś tam maszynerium. No i po odgrywaniu. Powiem wam, że nie, w realu nie chciałbym takim pługiem orać. No ja źle też. By było orać. Lepiej jakim powieszanym takim pługiem. Wiesz co, no chyba żebyś miał tylko cały czas ruszył prosto i nie się zawracać, nie? Nie, chodzi, no. Chodzi mi o to, że musisz trzymać stałą odległość od tego. Od czego? Bo no, jak masz te skiby wystające, to ile ci od ciągnika w lewo wystają? 2 metry? Metr? No, sporo. No, on jest źle wrobiony, powinien być od razu w... Przyciągnik ostatnio w kilo w koło. Ale wtedy to nie będzie źle tego ciągnikowi jechać? Bo będzie pierwszy tu, wiesz, bruźne wpadł, nie? No właśnie trzeba jechać bruźnie. Ja wiem, ale takimi dużymi pługami to nie wiem, czy to wiesz. A tutaj no, to w bruździe to ale nie ale nie chodzi tego, nie będzie mu ciężej wtedy? Nie. Jak to jak w bruździe jedzie? No, ale chodzi mi jak przy takich pługach, nie jak jakieś małe czwórki czy coś. Nie, no to są porządne maszyny, nie? Wtedy to nie zapniesz 100-200 koni, tylko 300-400 koni. No, no 400 to może nie. Spokojnie. Ale ze 300. Ale zobaczcie ile to jest skibowy. Nie wiem, policz se. Doganiam cię, Penter. Na ciebie, Kuba, doganiam.
Już wjeżdżam mu pługiem w puk. No i tam co, musisz trochę odstęp zrobić, wiesz? Nie, zaraz jest koniec pola. Ale choć wyjdziemy na asfalt. Kuźwa, to cię nie, wyjaśnię. Nie, jest na asfalt. To cię wyjaśnię. Jak na asfalt wyjadę. To szybciej dojedzie do farmy. Jak jedziesz 70 na godzinę, no to... No patrz, no właśnie, tak wolno. Więcej pyskli. No to tak wolno, jedź szybciej. Ja cię teraz pogunię. Co wy robicie? Spokój tam. Właśnie, czemu my jeździmy w ogóle naokoło? Aha. Wiesz co, szybciej nam to wychodzi. Co? Aha. Proszę bardzo. Jak ja to zrobiłem, powiedz mi. Co? Nie wiem. Czy ty... Dobra, myślałem, że już ci utknął tego. My ze siłownikiem, a pługiem tutaj. Wiesz? Co? Co ty zrobiłeś? Jeszcze szybciej teraz. Czekaj. Nie mogę jechać. Ja ci pomogę, do tyłu, do tyłu. Czekaj, o, masz, dobra. Jedź. No bo... Kto jest szybciej, Fenter? To? I kto jest teraz szybciej, Fenter? Ale już... laga złapałem. Dobra, rok, odwróć kamerę, to jest znak, się kupić, nie... Czemu ty pługo obróciłeś? Jedzie w drugą stronę, nie może? Kto mu zabroni? Jak tak porać? To bruźna się zostanie. Ale co się zostanie? No bruźna to same. Bruzda. No to co? Chyba ci chodziło o bruzdę, a nie bruźnę. No to, to wiesz, ugłębienie w polu. No to bruzda. Ten rok 2016 RIP. Hashtag rak. Bruźna. Dobra, nie śmiejmy się, Rok jest z miasta. Rok masz szczęście. Alby hejt leciał. Ruszysz ty kiedyś? Co ty robisz? Jedź. Z tym pługiem? Jedź, bo muszę coś zrobić. Ale to nie jedź we mnie. Odjedź całkowicie w lewo. Bo tak to nie wiem jak zacząć. Chowamy ich, zdublujemy. Ja... Na chuj mi się wydaje, że tak. Jadę. Jaki fajny dźwięk jest z środka kabiny. Weź. Ja z środka nic nie widzę, bo przednia szyba jest kuźwa niebieska. Aha, błyszczy się tak trochę pewnie, nie? No. Ełnia. Choć nie, to czwarta rano. Prawie piąta. A tam nieważne. A Rok, jesteś taki mądry? Wyłącz napędy. Czemu? Wyłącz te. No już. Zobaczysz jak ci siądzie ciągnik. No jadę to zaraz nie... normalnie. No kuźwa, jak ja wyłączę? No zobacz na mnie. Ej, co jest? Halo, halo. Co się stało? Rok, kliknij sobie shift. No. Shift? I tak, trójka. Shift i 3. No wiem. Tam jest masa opcji do zmieniania. Na przykład masz teraz... taką opcję, że załóżmy jedzie pojazd za pojazdem i tempomat ci automatycznie zmniejsza prędkość, kiedy pojazd przed tobą zmniejsza. Z automatu. To albo trzyma jakiś tam dystans, czy co tam, nie wiem. To trzeba wszystko poczytać. Tam jest taka albo jedna fajna... Albo przytrzymaj sobie sam shift. Sam shift. I zwolni. Widziałem, nie zwalnia mi. No jak nie zwalnia ci? No nie, zobacz. Trzymam shift. Chyba, że masz shift 3 coś ustawione i wtedy ci zwalnia może. Bo ja pod shift 3 nie mam chyba nic. Ja tam widzę, że jedna opcja, ile masz tempomatu, to tyle ci jedzie ciągnik. I nie no, ważne, co czy masz takie łączny tempomat, czy nie. Ale jest też takie z dwoma zielonymi strzałkami, nie? Że ten trzyma dystans między pojazdem. Przed tobą, załóżmy. Nie wiem, jak jest jeszcze obok też, czy nie? Ja widno robi. Jak to zaczynać tak w półkosie? Nie wiem, ja tak? Nie, ale tak jak inni. Można tak zaczynać czy nie, powiedz mi? Prawidłowo nie. No raczej na pewno nie. Ciekaw jakby to w realu wyglądało takie oranie. Pole pod, pole po tym oraniu. Ale cicho w kabinie jest.
Jedzie camp up. Camp up. Rok sygnału to świetne. No widzę jako świetne. A widziałeś ten mod GPS? Czy jak on się nazywa? Jaki? GPS mod do LS-a. Że dzięki niemu po prostu ciągnik ci idzie w linii prostej i takie inne rzeczy fajne są. Coś jak powiedzmy auto kombajn czy autotraktor, tylko troszeczkę lepsze. Coś mi mówiłeś, GPS mod. Coś takiego, ale nie ustawiasz, że tam ustawiasz sobie jak chcesz, żeby cały czas ci jeździł ciągnik, coś takiego. GPS-a może ci nawet jak już raz przejdziesz, to ci może w Boże i wszystko odwozić na farmę. Zaraz to rok skończymy. Dobra, rok zgaście światło, już ci niepotrzebne. A tam jak z tyłu jest. Ty masz licznik od środka jakiś prędkości, czy nie? Elektroniczny. No ile ci pokazuję, bo mi 16, 2, 16, 1 tak skacze, nie? 11, 16, 18, 19, a to zależy po ci, że wagi. No bo ci przeskakuje, wiesz? Dlatego. No co, trzeba było podnieść, tak? No da, w trakcie rady. W trakcie jazdy, daje radę. Po prostu wiesz, aby górę podniosło i możesz się kawałek tyłem zaorać. Co tu się stało takiego nijakie z białki? Where? No tutaj co był kozie w lewo. No to tak się pługiem wjeżdża. Mówiłeś, żeby nie jeździć po drodze, żeby opuszczać pług na polu. No wiem. Ale no właśnie, to też się potem dziwisz. A złamany. Rok złapany na przestępstwie. No ja mam, jak przytrzymam shift, to mi zwalnia. A co masz ustawione? 3 w 3? Nie, cokolwiek, pług, traktor czy ten. Nie wiem. Obciążnik. Mam na obciążnik, czekaj, patrz. Do 7 na godzinę mi zwalnia. To nie wiem co. Może tak ciągnik ma zrobione w sobie jakiś skrypt. A patrz, a teraz wyłączę napędy. No. Włączę. To. A widzisz? Prawo bardziej dawaj, nie, zobacz jak ty jedziesz. Bawię się napędami ci go. Polak potrafi. Tak będę do przodu podjadę i zaraz zwolnię. Piąteczka. Kukurydza kawałek został. Gdzie? Coś mnie połaskotało. Ale ktoś po lewo trzasnął mijaka. Co tam trąbi? Właśnie, kto to trąbi? Ja nie. Ja też nie. Ja nie. To rok. Nie, nikt nie trąbi. Ja mam takie klakson, słuchaj. To kampa, trąbi. Nie, poważnie. No to Santa. To ja, ej. Jak ty mnie możesz słyszeć tak daleko, ty? No, spokojnie, potem sprawdzimy. Sibiracie. Czekaj, no, zaraz coś sprawdzimy. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurwa, rok zaraz tego, nie? Narzędzie, czym się mierzy się ten... siłę dźwięku. I wystawisz trochę kampapa we mnie i tego i w kulę, nie? Wiesz co? Sobie zerkałem na tego, tak jak jest z światłem, jak masz konsolę, nie? To tam masz pod F5, no, te światło pokazane, zasięg tego, nie? Myślałem, że może tak samo jest ciągnikiem, nie? Tutaj, ale tutaj nie pokazuje, to powinien dopiero w więcej torze. O, ale to dziwnie pokazuje, oluju. Teraz mam włączone F5, nie, i przede mną kuźwa obciążnik. Ale przynajmniej łatwiej ten, widać. Jak jechać dzięki temu pomarańczowym. Nie jest tak łatwiej. Patrz jak nam Kuba odskoczył, co jeździ. No.
Jak się odbijacie, no to co? Dobra, to ja skoczę do sklepu, zaraz przyjadę. To my se w trójkę staniemy, a ty se będziesz jechał. Nie, no to ja już chorob jadę do domu, a wy będziecie robić. To piękno pierwszy będzie. Jedź do sklepu. Stawia wszystkich. Ale rok teraz jak zadzwoniłem. Drive control jest cały taki dziwny, bo on też się liczy, że jedziesz po polu, to też zwalniasz. I jak jedziesz ten asfalt do siebie prosto. Gdzie to już? Tutaj się skręca. Lol. Bo wiesz, że my tam będziemy tego... Nie wiem, co, no, ale potem tak troszkę bardziej od środka orać. Tam same szersze pole. Kiszące. Nie wiem, czy ty sobie z nami byłeś, czy nie pamiętam. Ja? Przy kiszące? Nie. Nie wiem, czy ja wtedy nie byłem... No mówiłem, że kampa wtrąbił. Teraz robiłem. Żeby pokazać, mówiłem, że ty kampa wtrąbił? Wcześniej? To nie byłem ja. No wcale. Za Trump Center. Center, za Trump. Zdrąbiłem. No jak trąbisz? A no, jest. No i patrzę, i teraz mi nagle dzwoniło do 14 na godzinę, lol. Nie wiem, co z twoim ciągnikiem nie tak. W następnym odcinku Rok pozbywa się drive control. Patrz, jak teraz kiby się ładnie złożyły, jak jechałeś, no. Bo ten drive control przeszkadza. Opatrz, widzisz, jak teraz ładnie idą? No, jedź, a nie hamuj. Opatrz, normalnie jakby się zespawał. No teraz już nie za bardzo. Nie, Rok, ty mnie wyprzedzisz zaraz. Na końcu pola. Gdzie jest Kuba? Are, are. Zaraz do mojego kampata. Zaraz go wyprzedzę. Mówi, że tu się wlecze. Ty właśnie, ty gdzie jest kampap? Na drugim końcu pola. On ma w ogóle on w ogóle źle ora, bo ma w drugą stronę Kuba wyprzedzony. No bo... Wiesz, za ty nigdy to się nie tak pomyliłeś. Specjalnie. Właśnie, to jest ten design. Mhm. To jest patrz, na to. Jak ty masz drugą stronę obrócony pług, to ty jak to orasz? Ciekawe, jak kto to będzie uprawiał w rale, jak ktoś tak oferował. Powodzenia. No, nie chciałbym tego robić. Taruk, jedź ty pierwszy, bo... Jeździsz to. A prawie mnie z kibą by rozawadził. Ale to... No to powiem ci, Rok, realnie orasz. No ja wiem. Już to profesjonalne oranie, ale tu zobacz. Jeśli na godzinę opuszcza pół... Ale on mi jakoś zrobił. Gdzie? A tam no. Ale to na wymiarze jest równo, zobacz. Nie jest najgorzej. Patrz, jak ty mi odbijasz. No widzę, widzę. Aj no mówmy coś, bo na serio ten odcinek będzie zbyt nudny. Nie będzie zbyt nudny. Jump up za karę, że jesteś ostatni, rzucasz jakiś temat. No, jump up. Temat? No. Nie wiem, powiedzcie jakiś kawałek, znacie coś? Hehe. Nie wiem, dlaczego, ale Rok, cały czas robisz omijak między tymi, między tą tylną częścią, a tą przednią częścią pół. No i patrz, kolejny omijak. Takim cudem może, że po prostu skręcam w lewo, w prawo trochę, nie? I nie wiem, tylko ty tak robisz. No nie. Dzięki temu można poznać, że ty orałeś to. No mów, kampap, no. Temat. No to mów, wymyśl coś. Ty. Masz teraz rekompensatę. Masz teraz się zrekompensować, a może tak bardziej? Nie, ja będę poprzeczniaka robił.
poprzeczniaka od tego, od drogi się zaczyna, nie? Bardziej, że jak zależy. No, drogi. Jeśli byś robił cały czas w tą samą stronę tego poprzecznia, nie? I że na przykład bruzę byś miał pole po prawo, jak teraz ty jeździsz, nie? To byś miał po kilku razy, jakbyś miał po prostu dół taki walon, że się robi raz na zmianę, raz ten, raz w tą stronę, raz w tą stronę. Do końca nie mam co jechać, nie? Center. Czemu? No, czy jest zrobiony? Do końca do drogi. Ale do drogi czy jest zrobiony? Jest. Jeźdź dotąd, dopóki się pole nie skończy. Warek, tam papa dogoni. Ile ty jedziesz? Ile ja? 15. No. A ty ile? Mi to jedzie 12. No teraz też jadę 12. Zwolniło. Bo to drive control to wszystko robi. I tak to byśmy jechali wszyscy równo. Bo to tak ciągnie trochę podskakuje, nie wiem czy wiesz, jak jedzie ten drive control na polach ogólnie. A na pada daj spokój, kurwa. Nie obraziłbym się, jakbyś rok tego się pospił. Wiesz co, to jest o tyle fajnie, jak jedzie zresztą po orany, nie? Ale tak normalnie, to tak średnio, to jest przydatne. Ja chyba nie mam modu orki. Tutaj? No w silniku byśmy musieli mieć modu orki, nie? Bo nie dodawałem tego, co jest na oficjalnej stronce, bo potem on crashuje sporo modów. Może crashować, nie? Kiedyś pamiętam crashował tego. Pewnie te crashuje, które mają wiesz co, kiedyś crashował ropę tu. Do buraku, co kopie, nie? To niedobre. Tylko nie pamiętam, która to była wersja, czy ta nowsza, czy ta starsza. A powiem ci, rok ten, my już się bawiliśmy tą całą myszą do zbierania. Powiem ci, że już lepiej się opłaca taśmą osiąg. Tam jeszcze szybciej co te wali. Wiesz co, my też jeszcze tym się już bawiliśmy. Coś mi to zaczęło piszeć w tym traktorze. Ja paliwo. Bomba, Fenton może ci podłożył. Bombka za wyzywanie mnie? Okej, okay. Bomb has been planted, surprise. Allah Akbar! Allah Akbar! Dobra, Rok już ile? Ostatni poprzecznik. No właśnie. A ile razy? No tutaj było sporo mijaków. Nie wiem, sporo ich poszło. Zresztą jak poszło, chuj. No my mogliśmy robić tą drugą stronę, pole. Dobrze, dałem znak, byś mnie walnął. Powolutku, kończymy to. No, to żeś powiedział kawą. Tu jeszcze troszkę tego dostało. A teraz na dwójkę jak wprawieni. Na dwójkę? No. Godzinkę po robocie. Zbierz ekipę. Nie. Rok jaki omijak. No zobacz. Znowu to bym omijaka? Jaki wielki. To chyba skibów nie ma, nie? Jechał w tą stronę. Skibów nie ma gdzieś. W tych pługach. Ale pamiętasz, kiedyś oraliśmy. Na sezonie chyba 14, jak się nie mylę. Sporo osób. A bo ja pamiętam ten sezon. Było. No to taka mega wielka mapa, co w 16 graliśmy i kosiliśmy zboże. Kojarzysz już? Ta taka, która miała fajne teksturki i fajne ogólnie. O, świnie kupuj. I kupuj i sprzedajemy. Nie kupuję.
Może właśnie tam rok, gdzie ty jesteś, ten łuk może by jakoś wyprostować, tak coś bardziej, bo... No to tego, nie trzeba łuku robić, tylko wiesz, zajeżdżać bardziej. Właśnie, bo tak... To już byś poprzednio w tym czasie też robił. No. Jedzie jeden za drugim. Gonią się nawzajem. Już dogonił. Kto wygra ten wyścig? Na pewno nie ty. Fara go przegoni. Chyba kota ogonem. To w ogóle w realu można orać, czy nie? W realu można orać. No w ten sposób. Czekaj, ja muszę pójdę. Nie. Ale w ten sposób? Nie. Byś miał wszystkie skiby pogięte. Dlatego pola są w miarę równe. No ale co, jak można duże gospodarstwo, pole nie jest zbyt równe, to i tak się z czasem wyrówna, jak duży sprzęt pójdzie na to. No to czemu zadajesz takie pytanie? No czy można tak orać? Jak znasz odpowiedź. Sam sobie zadałeś i sam sobie odpowiedziałeś. Ej, pierwszym ten co się zaśmiałem, że czy można w realu orać? Ale nie no, czy tak można orać? Oram, mi chodzi o ten środek pola. Bo uderzam ze środka pola, no to, i nawet tak sam. Raczej powiem ci, że nie za bardzo. Tak moim zdaniem przynajmniej nie za bardzo, bo nigdy tak... No nie próbowałem. A poza tym, brak powiem ci tak. Jak jedziesz obrotówką, to jedziesz raz przy razie, tak? No niby tak, bo szybciej jest. No i żeby bruzdy nie było, ale dobra. I wtedy jedziesz raz przy razie i nie może zapłacać taka sytuacja jak na tym, bo choć nawet jest nierówne, to i tak się nie powstanie. O, kampa, bo ten Kuba cię podpadł. Już go wyprzedziłem. Mam. Ale już rok jadę robić poprzednio, jak już powoli. Dobra, dobra. Nie, bo nie opłaca się czterech na takim małym kawałeczku. No. O, nie mogę jechać szybciej, bo kurwa 30 i trzyma. Jak oro, mówił. Od tamtej strony zaczyna jadę do ciebie. Nie, to ja uciekam szybko. Szybko. Zobacz, teraz sam uciągnie, jak go tak dziwnie wziemy. Co, widzisz? Patrz. Ja bym nie jechał się równo na ciebie. Trzeba z bliska widzieć. A to teraz wszyscy jadą poprzecznik robić. No. No. To robimy teraz w pole, w drugą stronę ramy. Nie no, zaraz ten zrobimy ostatnio. Już trzeba teraz, jak ja przejadę, będzie pomie. No właśnie, teraz idziemy w tą stronę, że teraz robimy tak całe pole, żeby omijaków nie było. No. Weź chyba teksturkę tego. I no patrz sobie w prawo, jak to wygląda. Nie jest najgorzej, możecie pisać ocenę. Jaką byście nam wystawili za to oranie pola? Od 1 do 10. 2 na 10. 3. Bo trochę się tak zapuściłem. Dobra, no, także co? My się będziemy powoli żegnali, byliście ze mną Centler. Adios, amigo. Kuba. Na razie. I Camp Up. Cześć. Co zrobię? Także jak wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!